Halo, halo, witam w kolejnym odcinku z topowych gierek miesiąca. Miesiące wakacyjne zazwyczaj charakteryzują się małą ilością ciekawych premier, no i w tym roku było tak samo. No ale całe szczęście, wakacje dobiegają już końca i ponownie przechodzimy w ten bardziej interesujący okres. Jeżeli chodzi o sam wrzesień, to znalazłem dla Was aż 9 ciekawych tytułów, na które warto zwrócić uwagę. No więc bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do samych gier. Pierwszy tydzień września rozpocznie się dosyć niewinnie od premiery niewielkiego tytułu Planet Alpha. Jest to prosta platformówka 2D w klimatach science fiction o oryginalnej grafice, w której sterujemy takim oto kosmonautą, ludzikiem, nie wiem, czymś. Ogólnie jest to produkcja indie tworzona przez niewielki, kilkuosobowy zespół, więc jeżeli lubicie takie małe prace, to być może będzie to ciekawa propozycja na początek miesiąca. Immortal Unchained to gra, która przez wiele osób opisywana jest w skrócie jako Dark Souls z karabinami w klimatach science fiction. Rzeczywiście mamy tutaj klimaty science fiction, strzelanie, rozbudowane aspekty RPG oraz oczywiście wysoki poziom trudności z różnymi hardkorowymi bossami na czele. Być może pomysł wyda się dla wielu osób bardzo interesujący, jednak odnośnie samego wykonania, gra wygląda przeciętnie, przynajmniej pod kątem wizualnym, więc myślę, że lepiej nie kupować tej gierki przedpremierowo, tylko poczekać na pierwsze recenzje. We wrześniu nie zabraknie również gier sportowych. Po pierwsze, 7 września swoją premierę będzie miał NBA 2019, a więc nowa odsłona gry o koszykówce, w której teraz będzie można dabować. No i po drugie, pod koniec miesiąca będzie premiera FIFA 19. Raczej nie należy spodziewać się odnośnie tych tytułów żadnych spektakularnych nowości. Po prostu będzie trochę lepsza grafika, nowe staty, no i w sumie tyle. Nie przedłużając, przejdźmy dalej. Największym tytułem miesiąca bez wątpienia będzie najnowsza produkcja od Insomniac Games, czyli nowy Spider-Man. W grze nie zabraknie ogromnego otwartego świata w postaci miasta, rozbudowanej fabuły, licznych elementów akcji oraz skradanki, a to wszystko w bardzo kinowym wydaniu. Spider-Man zaprezentował się niesamowicie interesująco zarówno na zwiastunach, jak i na gameplayach. No i myślę, że może być przez to nawet kandydatem do miana gry roku. Minecraft okazał się na świecie tak ogromnym sukcesem, że nawet po prawie 10 latach od premiery grają w to miliony osób i cały czas wielu twórców stara się skopiować ten sukces podobnymi grami. Zazwyczaj takie kopie Minecrafta wychodzą beznadziejnie i nikt w nie nie gra, jednak już niedługo swoją premierę będzie miał Boundless, czyli chyba najbardziej interesująca kopia Minecrafta ever. Dostaniemy w niej nieco bardziej rozbudowany model zniszczeń, bardziej kształtne postacie oraz możliwość zwiedzania niezliczonej ilości planet, co w sumie przypomina No Man's Sky'a. Myślę, że gierka ma naprawdę spory potencjał i z pewnością spodoba się w szczególności młodszym odbiorcom. But whatever path you take, be bold, be remarkable, be Boundless. W
We wrześniu swoją premierę będzie miała również kolejna odsłona z popularnej serii gier przygodowych Tomb Raider, czyli Shadow of the Tomb Raider. Gierka na gameplayach zaprezentowała się bardzo podobnie do swoich poprzedniczek. Nie było tam w sumie żadnych nowości. Największą różnicą jest to, że tym razem głównymi motywami będą starożytne budowle od Majów i Azteków na czele. No a więc jeżeli lubicie takie przygodowe klimaty, no to premiera już 14 września. Pathfinder Kingsmaker to gra wzorująca się na starych, dobrych RPGach, takich jak Baldur's Gate czy Icewind Dale oraz ogólnie na erze, kiedy to grało się w gry RPG na kartkach. Mamy zatem niesamowicie skomplikowane tworzenie postaci, bardzo zawiłą fabułę, liczne podejmowanie decyzji z milionami wyborów oraz klimatyczny świat pełen różnych bohaterów. Jeżeli brzmi to dla ciebie ciekawie, to premiera już 25 września. Fear, face unspeakable danger. Slay your enemies. Become king. The stolen land shall be yours. No i na sam koniec gra, na którą czeka szerokie grono fanów gier fabularnych, czyli Life is Strange 2. Jeżeli jakimś cudem nie słyszeliście o tej serii, no to mówiąc w skrócie, jest to gra przygodowa przedstawiająca historię różnych nastolatków, która charakteryzuje się jedną z najlepszych historii w grach wideo ever. Bez wątpienia powinniście ogarnąć jedynkę, gra jest tania, więc możecie albo ją kupić, albo obejrzeć z tego serię na moim kanale. No i jeszcze jest Kapitan Spirit, czyli taki prequel do wydarzeń w Life is Strange 2, który również zaprezentował się niesamowicie interesująco. Co ciekawe, podczas tego jak tworzyłem ten filmik, wyszedł kolejny klimatyczny zwiastun uchylający wiele ciekawych aspektów, w tym samych bohaterów. No i możliwe, że zrobię odnośnie tego jakąś analizę. Jest to dla mnie bardzo interesujący temat, no i jeżeli chcecie coś takiego na moim kanale, no to piszcie mi o tym w komentarzach. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together. No i to by było na tyle odnośnie najciekawszych premier września. Mam nadzieję, że materiał był dla was przydatny i że dowiedzieliście się o jakiejś fajnej gierce. Zanim jednak zakończę odcinek, tradycyjnie kącik dla wiernych fanów, czyli szybko powiem, w co osobiście będę grał i jakich serii możecie spodziewać się u mnie na kanale przez nadchodzący miesiąc. Oczywiście tak jak zwykle będzie Fortnite i Overwatch, raczej więcej Fortnite'a, ale jeśli będą jakieś ciekawe nowości w Overwatchu, no to pewnie będą filmy również z tego, nigdy nic nie wiadomo. Jeśli chodzi o gry single player, to zapewne będę robił jakąś serię z The Walking Dead. Zawsze chciałem w tą grę zagrać i zrobić z tego serię, ale mój internet zawsze był za wolny i nie chciałem uploadować z tego filmików całymi tygodniami. Teraz na dniach powinienem dostać nowy internet, więc zapewne będę robił z tego streamy, ale więcej info za kilka dni. Jeśli chodzi o gry z tego miesiąca, no to 7 września wychodzi Spider-Man, który wygląda niesamowicie interesująco, więc może w to zagram. Aczkolwiek znacznie bardziej interesuje mnie Life is Strange 2 z premierą 27 września, no i z tego możecie spodziewać się 100% serii. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to również piszcie mi o tym w komentarzach, a z pewnością je uwzględnię, no i może w coś zagram. Dobra, a więc to było na tyle na ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik był dla was przydatny i że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie mi lajki, suby, dzwonki, swoje dusze, no i co? To było na tyle. Nie przedłużając,
Ja się z wami żegnam, no i cześć.